Dzień dobry Państwu. Ja dzisiaj się tak ładnie i poważnie ubrałam, dlatego że mamy zupełnie niezwykłą okazję, którą jestem bardzo wzruszona. Pan Wiesław Myśliwski, wybitny, wspaniały i wielki pisarz, myślę, że największy, jakiego współcześnie w Polsce mamy, obchodził niedawno 90. urodziny i trochę z tej okazji wydawnictwo Znak opublikowało książkę W środku jesteśmy baśnią. Jest to taka rzecz, którą Jerzy Ilk, pisząc przedmowę do tej książki, nazwał sumą mądrości i przemyśleń Wiesława Myśliwskiego. A dla mnie, odkąd tę książkę w ogóle przejrzałam po raz pierwszy, ona się stała taką książką bezpieczeństwa i życiowej filozofii, bez której w ogóle już nie będę wychodziła z domu, tak sobie obiecałam. Mam ją przy łóżku codziennie wieczorem, przeglądam ją, porcjuję sobie tę niebywałą zawartość powoli, bo nie ma się coś spieszyć. Wiesław Myśliwski wszystkie swoje książki pisał bardzo długo, a jak dowiedziałam się z lektury tego zbioru, nawet pomysły na niektóre powieści chodziły za nim przez lat 30. Mamy tutaj przede wszystkim rozmowy z tym wspaniałym pisarzem. Od jednej z rozmów przeprowadzonej między innymi przez Andrzeja Faranaszka pochodzi tytuł tej książki, tego zbioru W środku jesteśmy baśnią, ale są tu również ważne eseje Myśliwskiego, jak głośny esej Kres kultury chłopskiej. I przede wszystkim dla mnie, osoby kochającej bardzo poważnie książki Wiesława Myśliwskiego, to jest książka, która poszerza jakiś kosmos, uniwersum jego myślenia i jego wrażliwości, ale jest to też wspaniała okazja do poznania kulis tego, jak jego książki się kształtowały. Mnóstwo rzeczy mnie tutaj zadziwiło i zachwyciło. Na przykład to, że właściwie pan Wiesław Myśliwski miał budować statki, ale jego dziewczyna nakłoniła go, żeby poszedł na polonistykę. Że swoją pierwszą powieść, Nagi sad, przecież krótką bardzo, pisał ponad 3 lata. Że na przykład Widnokrąg, który jest dla mnie najważniejszą jego powieścią i był dla mnie takim wprowadzeniem w jego literaturę, jest dla niego opowieścią o tragizmie miłości i w ogóle, że tragizm miłości i tragizm życia jest ideą, wokół której on orientuje większość swoich książek. Że kulturę chłopską uważa za kulturę milczenia, a rytuał łuskania fasoli był jedynym znanym mu spotkaniem, w którym mówili wszyscy i kobiety i mężczyźni. I wiele, wiele, wiele takich wspaniałych, zaskakujących myśli, które chce się natychmiast wynotowywać albo jakoś do siebie przykleić, żeby zabrać je ze sobą na całe życie. Jest takie określenie jak krynica mądrości, którego ja do tej pory używałam tylko ironicznie. Ale to spotkanie z Wiesławem Myśliwskim to jest właśnie spotkanie z człowiekiem, który w każdym razie dla mnie, ale myślę dla wszystkich, którzy jego książki uwielbiają i kochają i trzymają jako bliskie sercu, to jest spotkanie z człowiekiem o jakiejś zdumiewającej, nie dzisiejszej, ponadczasowej i nieskończonej mądrości. Jeśli już czytaliście jakieś książki Wiesława Myśliwskiego, przeczytajcie i tę marginalną w jakimś sensie, ale bardzo ważną dopowiastkę. Można powiedzieć, że to taki wspaniały i bogaty przypis do jego twórczości. To jest nasza książka tygodnia, ale dla mnie Myśliwski to jest pisarz wszechczasów.